2 minuty, czas start, prosimy. No to pytaniem odnośnie, dlaczego wloty paliwa w samochodach są po różnych stronach, no to odpowiedzią jest to, że w takim razie na stacji paliw problem z korkami będzie mniejszy, ponieważ po dwóch stronach są dystrybutory, no i wtedy będzie większa przepustowość. Super, duże brawa, rozwiązaliście zagadkę, bardzo mi się podoba. No i jest gdyby jeszcze było inaczej, sprawa, byłyby korki. A teraz pomysł na 3000. Właśnie o tych 3000. No to myśleliśmy sobie tak, że na każdą osobę wypada około 21 zł, ale ogólnie to możemy sprowadzić, żeby było więcej pomocy edukacyjnej, czyli książek. Także no lizaki dla każdego, to oczywiście wszyscy by chcieli. Większa ilość wykładowców, większa jakość. Właśnie urozmaicenie zajęć, nagrody za różne testy, coś takiego. Albo laboratorium. Także niektórzy właśnie chcą, żeby ściany miały zielony kolor, bo wtedy podobno to uspokaja. Albo wycieczki edukacyjne, ale to już chyba Tego wybieracie, bo na wszystko nie starczy pieniędzy? Jeden pomysł, to co jest waszym zdaniem najlepszym pomysłem? Sądzę, że reklamy, ponieważ nie aż tak wiele osób wie o tej ogólnie działalności, a mogłoby być ich więcej. No dobra, brawa dla was. Na koniec to skomentujemy. Duże brawa i za zagadkę, i za pomysł. Zagadka jest na ekranie. Czy macie jakiś pomysł na odpowiedź? Naszym zdaniem CD i DVD mają różne opakowania, żeby odróżnić płyty DVD i CD mają różne opakowania. Trochę głośniej. I też, żeby kasety wideo kiedyś były podobnej wielkości do DVD i teraz są różne wielkości, żeby łatwiej było je odróżnić. Super, bardzo cicho powiedzieliście. Duże brawa za rozwiązanie zagadki. I macie 40 sekund na prezentację pomysłu. Na co wydajecie 3000? Na nagrody, na konkursy, na Mikołaj. Na premię dla pracowników, budowa kolejnego piętra, więcej wind. Lepszy sprzęt, głośniki, mikrofony, podmioty. Przedmioty edukacyjne. Dobra. Duże brawa, bardzo mi się podobają wasze pomysły. Jak jest z tymi rzepami? Dlaczego tak mało ludzi nosi buty na rzepy? Sznurówki są bardziej tradycyjne. Słuchamy. Jak się rzep zepsuje, to trzeba iść do szewca. A sznurówkę sami możemy zmienić. Buty na rzepy raczej dla najmłodszych są. Czyli osoby, które już potrafią wiązać, chcą pokazać, że są dorosłe i nie kupują butów na rzepy. Nie chcą, żeby ktoś myślał, że jest dalej takim dzieckiem, które nie potrafi samodzielnie zawiązać sznurówek. Duże brawa. Rzeczywiście to są powody, dla których te rzepy się nie przyjęły tak, jak sądzono. I pytanie, na co 3000 wydajecie? A więc podstawowe pragnienie każdego człowieka, jedzenie. Też można nowe krzesła, bo te są trochę pomazane. Na klimatyzację. Stypendium dla uczniów z wyróżnieniem. Przygotowanie do sprawdzianu szóstoklasisty. Czapki dla absolwentów.
nowe schody. Dobra, brawa za te pomysły. Też nie pytam o jeden najważniejszy. Dobra, czas start. Zagadka. Jak to jest z tymi napiwkami? Dlaczego w restauracjach dajemy, a w urzędach skarbowych nie? Znaczy, to dlatego, że po pierwsze, w restauracji obsługuje nas zazwyczaj jakaś miła kelnerka, która z natury rzeczy powinna być miła, żeby jakby nie odstarczać klientów od tej restauracji, a w urzędzie skarbowym to bywa różnie. No i też to jest trochę tak, że... To może tam by te napiwki poprawiły sytuację. To jest tak, że... W restauracji płacimy, bo widzimy to jedzenie, jakby bardziej godzimy się z płaceniem za jedzenie niż z płaceniem podatków, za które mamy przecież drogi, szkoły, szpitale i tak dalej, ale my jakby nie widzimy tego namacalnie w pierwszym rzucie oka. Okej, okay, duże to... brawa, rozwiązana zagadka, bardzo mi się podoba. I teraz 40 sekund pomysłu na 3000. Można by było wydać na wyposażenie sali, budynku, na krzesła, ławki, komputery i rzutniki i tego typu. Na płatny konkurs. Na co? Na płatny konkurs, dzięki któremu możemy zyskać jakieś dodatkowe pieniądze. Super. Na książki. Na reklamy szkoły. Może też na imprezy integracyjne, żeby zachęcić, no żeby pokazać, że nie jesteśmy słabsi i że też potrafimy coś zrobić. Super, duże brawa dla waszego zespołu, bardzo mi się podobała wasza prezentacja. Z tego co ustaliliśmy, wyszło, że jak mamy taką książkę, to na niej mamy pewien zysk, dajmy na to 10 zł od książki. Jeśli mamy bestseller, to możemy mniej zyskać na tej książce, bo i tak kupi więcej ludzi. Dlatego też obniżamy tę cenę, i tak kupują ludzie i dlatego bestsellery są tańsze od jakichś książek, co do których wiadomo, że mało kto je kupi, bo nikt nie będzie o nich słyszał. Co do pomysłu, to... Dobrze, duże brawa, bardzo mi się podoba to rozwiązanie. Produkcja filmu jest droższa niż produkcja książki, ponieważ film trzeba aktorów, reżysera, kamery, miejsce, żeby nakręcić. Czyli superprodukcja jest kosztowna, na pewno bardziej niż tak, książka. Tak, a książkę to napisać i tylko korekta i wydawnictwo. I tyle to kosztuje. Okej, dlatego różnica w cenach. Bardzo mi się podoba wasz sposób myślenia, naprawdę duże brawa. Ale jeszcze wasz pomysł w 40 sekund na co wydać 3000 zł. Proszę, może osoby, które nic nie mówiły jeszcze. Możemy wydać na przykład koszulki albo bluzy dla uczestników tego projektu, że na przykład jeśli by się spotkać na mieście, to od razu by się wiedziało, że ktoś też jest uczestniczy i to takie integracyjne. Fajny pomysł, bardzo mi się podoba. Coś jeszcze? Nowe książki w bibliotece i podarunek czekolada dla każdego uczestnika, jako taki mały dodatek. Nowe książki w bibliotece, koszulki, bluzy dla uczestników. Na pewno atutem, żebyście się zmieścili w budżecie. Dotychczasowe pomysły przekraczały budżet, a wasz jest równo, myślę, że w tych 3000 realny do spełnienia, więc duże brawa dla waszego zespołu. To zacznijmy od tej mody męskiej i damskiej na różnych piętrach. Dlaczego? Ponieważ mężczyźni zależy im na czasie, żeby szybko to załatwić i pójść, bo nie zależy im na modzie. A kobiety dużo kupują i spędzają dużo czasu. A jeśli wjadą na górę, jakimiś schodami na górze, to przejdą przez więcej sklepów. O właśnie, to nie przypadek. Możemy nawet taki eksperyment przeprowadzić, takie krótkie badanie. Kto z chłopaków lubi robić zakupy z własnej nieprzymuszonej woli? Ręka do góry. Niedużo osób. Która z dziewczyn lubi robić zakupy? O właśnie. I to jest sedno tej zagadki. Każda przeszkoda mężczyzn potrafi zniechęcić, natomiast kobiety
chętniej będą kupowały, jeszcze więcej kupowały, żadna przeszkoda im nie będzie straszna. Super. A jakie pomysły na 3000? Pomysły na 3000 to pomoce naukowe i przemalowywanie ścian. I możemy też przeznaczyć na różne nagrody, takie jak stypendia i imprezy lub jakieś wyjazdy integracyjne. I można jeszcze na zaproszenie ekonomistów albo inwestowanie. Czyli część, którą oszczędzicie, będziecie inwestować, a reszta, zastanawia mnie to przemalowanie ścian. Myślałem do tej pory, że ten kolor jest całkiem w porządku, ale skoro wam nie odpowiada, no to rozważymy, tylko pewnie będzie problem z ustaleniem, na jaki powinniśmy to przemalować. Na zielony. Kolejny głos za zielonym. Duże brawa dla waszego zespołu. No. Najpierw zagadka. Przedstawi zagadkę mój asystent Aleksy. Słuchajcie. A raczej wspólnik. No więc o to chodzi, że w samolotach to ludzie muszą płacą więcej, bo muszą polecieć, a do teatru mogą nie pójść. A co do inwestycji, to mamy tutaj parę sugestii, które w zasadzie można by ułożyć w kolejności. Pierwsza, najpierw zainwestować w zaufane akcje, takie, które wiemy, że nagle nie upadną, ich ilość nie spadnie i nie, tak dalej. Nie ma takich. Od razu ci powiem, bo to się zajmuje giełdą, że nie ma bezpiecznych, zaufanych akcji. Więc zakładając, że takie są. No więc drugie, na konkurs dla studentów. Trzecie, 60% za zainwestowanie w akcję produktu, 10% na wyposażenie dodatkowe uczelni, konkurs matematyczny na studiach matematycznych 10 zł. Zainwestować w nową zabawkę dla dzieci i siódme w biblioteki. I chciałbym także przedstawić coś takiego ekstra, dodatkowego. Że ja tutaj także napisałem równania na zysk za akcję i za lokatę. Tak, słuchamy z uwagą. No więc zysk za lokatę to się równa inwestycja razy oprocentowanie do potęgi ilość, ile to oprocentowanie jest, ile ta suma jest mnożona przez oprocentowanie do potęgi. Ile lat? Czyli jeżeli mamy lokatę na 10% na 2 lata, no to będzie 4 lata razy to... 1 do drugiej potęgi. Tak. No więc równanie na zysk za akcję. O, nie zdążę. Proszę. Dobrze. Duże brawa. Internet jest droższy. Za internet się płaci w drogich restauracjach, dlatego, bo gwarantuje łączność ze światem i bez niego inwestorzy nie mogliby komunikować się ze swoimi firmami i tym podobne. A obiad mogliby gdzieś indziej zjeść, więc więc tak. I jeszcze 3000 złotych. Dobra. Przekazujemy pałeczkę tutaj. No dobra, jakie pomysły macie? Lizaki, mamba, nowe schody na książki. Za 3000 zł. I paintball laserowy dla wszystkich. Byśmy zaprosili do naszego uniwersytetu biznesmena, który by opowiedział o swojej pracy. Oraz moglibyśmy zwiedzić jakąś firmę. Firmę, w której opowiedziano nam by różne inne szczegóły odnośnie produkcji tego typu rzeczy. No dobrze. Dziękujemy zespołowi ósmemu. Według nas rozwiązaniem zagadki, dlaczego foteliki dla dzieci w samolotach nie są potrzebne. Nie są obowiązkowe. Nie są obowiązkowe, ponieważ i tak by nie pomogły, bo jak na przykład wybuchnie samolot albo się rozbije, to i tak jest mała szansa, że dziecko przeżyje, nawet jeśli jest w foteliku. Zgadza się. A w samochodzie częściej są jakieś drobne kolizje, stłuczki i ten fotelik rzeczywiście pomaga. Jakbyśmy mieli 3000 zł,
to na potrzeby ośrodka zainwestowalibyśmy w odnowienie sali, głównie krzeseł, bo niektóre są pomazane od tyłu. Wszystkie? No wszystkie. Konkursy i poczęstunek dla studentów. Zajęć, okay. Prezenty dla studentów, organizowanie koncertów. Konkursy dla studentów. Konkursów i poczęstunek dla studentów. Dobrze, duże brawa. Po prostu na krótszych odległościach taksówkarze zarabialiby więcej, a po przejechaniu dłuższych odległości bardziej się opłaca. Rzeczywiście, bardzo dobra analiza. Gdyby było inaczej, to leniwy przechodzień brałby taksówkę, żeby podjechać 300 metrów i płaciłby za to na przykład złotówkę, a dla taksówkarza to byłby duży koszt, żeby do tego klienta przyjechać. A jeżeli mamy opłatę 8 zł na początku, to zniechęca do brania taksówki na tak krótkie odległości. Bardzo prosty sposób, który wpływa na zachowania konsumentów. A jakie macie pomysły na wydanie 3000? Zwiększenie ilości nagród, ulepszenie sprzętu, reklamy uniwersytetu, gry związane z ekonomią, festiwale ekonomiczne, odnawianie sal. No dobrze. Duże brawa dla Was za Waszą aktywność i zapraszam na zajęcia za 2 tygodnie.